dużo osób nie potrafi tego zrozumieć, bo rolnik ma dopłaty, bo rolnik jest susza, to dostaje z państwa, bo jest za mokro, bo jest za sucho i rolnikowi nigdy nie dogodzi. Ja mam 1,70 m i największe sztuki... Siemano, mamy rano. Jak to mówi Szoko, rozpoczynamy dzisiaj kolejnego vloga. Mamy rano, poranek. Nie wiem, czy będziecie widzieć. 6:55, tak w ogóle pozdrawiamy Szoka. Oglądam jego kanał. Tak jak większość tych kanałów rolniczych, śledzę, staram się być na bieżąco. I patrzeć, co tam w trawie piszczy. Dzisiaj mamy poniedziałek, 13 maja. Poniedziałek, poranek. Dzisiaj taki trochę lepszy humor, bo pierwszy deszczyk, no może nie pierwszy deszczyk, drugi deszczyk w maju, kiedy ostatnio się spotkaliśmy, były wielkie nadzieje na duże opady, bo tak podawały prognozy. Jak się okazało, z tamtego deszczu wyszło tylko 1,5 litra. Niestety, humory się pogorszyły. Na szczęście tam na początku maja spadło około 7 litrów. I wczoraj, po południu, wieczorem, w nocy spadło kolejne 7 litrów. Co prawda jest to kropla w morzu potrzeb i są to jedne z najmniejszych opadów w okolicy. Tak jak tutaj jeżdżę po terenie, szczególnie w stronę południową, w stronę jakiegoś Łowicza, Piątku, Łęczycy, czy w stronę zachodnią Kłodawy, tamtych opadów rolnicy dostali na szczęście troszkę więcej. Też nie jest kolorowo, ale jest na pewno lepiej niż u nas. Jesteśmy teraz przy plantacji rzepaku. Przy plantacji rzepaku Ilony Syngentowskiej. Jak widzicie, u mnie już końcówka, bym powiedział. Myślę, że w tym tygodniu, na koniec tygodnia już będziemy mieli koniec kwitnienia. Poszło to dość szybko, dość sprawnie. Niestety przez ten cały okres, od około 20 kwietnia, kiedy zaczął rzepak kwitnąć, do dzisiaj mamy tylko te 15 litrów. Rzepak odczuł to dość ostro. Tutaj akurat w tym miejscu jesteśmy na dołku i tych łuszczyn co prawda jest trochę, ale mogłoby być dużo, dużo lepiej. To co widzę po tym roku, no ale sam się o tym przekonałem i sam teraz wiem, jak na przyszły sezon będzie moja strategia wyglądać, jeżeli chodzi o odmiany rzepaku. Zasiałem pierwszy raz populację, pierwszy chyba i ostatni, bo przy zabiegu na płatek, który robiłem, zauważyłem, że populacja w tych najlepszych miejscach wygląda podobnie jak hybryda w tych słabszych, na gorszej glebie. Jednak te odmiany hybrydowe brylują, szczególnie w takich stresowych latach. A w tym roku trafiłem akurat na taki stresowy sezon z bardzo małą ilością opadów i tutaj właśnie widzimy, że te hybrydy sprawdzają się lepiej. Przejdę się z Wami tutaj po polu, tak w takim kółeczku, które robię praktycznie codziennie, przynajmniej raz dziennie, a potem przejadę się samochodem, jeszcze pokażę Wam, jak wygląda Atora, aczkolwiek ciężko będzie w nią wejść, może się poświęcę, będę trochę mokry, ale pokażę Wam, jak to wygląda. Poczekajcie, jeszcze tutaj ta Ilona, o, na góreczce, zobaczcie. No nie ma rewelacji. Naprawdę nie ma. Jest trochę tych łuszczyn, ale duża część tego wszystkich bocznych rozgałęzień po prostu została odrzucona. Może się po deszczu uda wyrwać jedną roślinę. No udało się, ale się trochę połamała. Coś takiego. Tych rozgałęzień bocznych mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć z pętem głównym. Rewelacji nie ma, tragedii też, zobaczymy, jak to będzie. Tutaj plantacja faceli, już coś widać, nawet gdzie ono się robi, gdzie powschodziła, jest ok. Górki niestety cały czas gołe. Dopiero myślę, że po tym dzisiejszym, wczorajszym opadzie, kiedy ta ziemia tak powoli sobie przemiękała, reszta wschodów będzie. Aczkolwiek widzę, że już po tamtym wschody są. Także to niestety
też troszkę negatywnie będzie nam wpłynęło potem na termin zbioru przy faceli i może nam obniżyć siłę kiełkowania. Co by tu powiedzieć, jeżeli chodzi o rzepak i to co zrobiłem, ostatnio miałem plany, miała być sama azo, ksystrobina. O, tutaj widać jak fajnie kwasy nikną same z siebie. Miała być sama azo, ksystrobina. Niestety zabieg się opóźnił u mnie dość znacząco i był według mnie zrobiony za późno, bo to była bodajże zeszła środa, czyli okolice 8-9 maja. Trochę przymrozki, trochę brak czasu. Jak wcześniej wróciłem, to był albo za duży wiatr, albo właśnie były zapowiadane przymrozki. Jak była dobra pogoda, ja za późno wracałem i jakoś nie było chęci, żeby ten zabieg robić. Dlatego teraz w tym opóźnionym terminie zrobiliśmy już połączenie dwóch substancji, czyli robiliśmy azoksystrobinę, która daje nam ten efekt zieloności i zabezpiecza te rośliny. Teraz myślę, że jak opuszczą się te opady, to będzie fajna opcja z azoksystrobiną. I dodatkowo, bo widziałem już jakieś tam pierwsze objawy chorób, dorzuciłem prochloraz. Szły dość, myślę, fajne dawki, bo i azoksystrobinę 0,8, czyli około tam 200 gram, i prochlorazu też 0,8. Postanowiłem, że nie oszczędzam, tak jak Wam mówiłem na jednym z odcinków. Myślę, że na rzepaku oszczędzać nie warto. Człowiek bił się z myślami, nie ma co ukrywać, szczególnie w tym roku, kiedy mamy w dalszym ciągu bardzo duże niedobory tej wody. Ale postanowiłem, że ten jeden zabieg, te 50-80 zł, tak jak wcześniej mówiłem, warto to zrobić dobrze, żeby potem sobie nie wypominać, że się czegoś nie zrobiło i przez to mamy ograniczony znacząco plon. Może być tak, że teraz te opady się zaczną, a w prognozach, tylko prognozy, prognozom to coraz mniej wierzę, w prognozach podają w tym tygodniu nawet koło znowu 30-40 litrów bodajże. Jeżeli by to się sprawdziło, to może się okazać, że ta infekcja z gnilizną twardzikową będzie znowu na dość wysokim poziomie i ktoś, kto nie zrobił zabiegu bądź na nim przeoszczędził, może pluć sobie właśnie w czoło. Tutaj kolejne pole faceli. Tu jest pole, na którym już walczę któryś rok z dość niskim pH. No i cały czas tutaj widać, że te rośliny są trochę z tego względu opóźnione. Wschody są fajne. Mam nadzieję, że jako tako na tej kamerce będzie widać, że ta facelia jest. Tutaj jest troszkę mniejsza, ale jest dość fajna. Myślę, że po tych opadach, które teraz mieliśmy, dość fajnie to wszystko ruszy. O, tutaj jeden kamień, który taki większy został. Będę musiał go przyjechać tutaj zebrać. Takie okręgi skrzypu polnego. Na tym polu już wapnowanie wykonywałem drugi bądź trzeci raz w przeciągu 6 lat. Trzeci raz, aczkolwiek zaczynałem od poziomu 3-2, 3-4. Tu nic nie chciało rosnąć. Naprawdę uwierzcie, że tu nic nie chciało rosnąć. Teraz już jesteśmy blisko 5,5, 5,8. Także za jakiś czas to pole będzie doprowadzone już do kultury. O, tu jakieś zwierzątka sobie były i próbowały czegoś szukać. Wcześniej tu nawet dzik był. To taki ewenement, bo u nas tych dzików jakoś nie ma, a tutaj dzik się znalazł. Zobaczymy, przejdziemy na pole kukurydzy. Tutaj była ta bezorka. Kukurydza siedziała dość długo w glebie, bo mieliśmy te przymrozki i jakoś nie szła do góry. Ale zaczyna, widzę, że kukurydza zaczyna nam wychodzić powoli. Także fajnie, chwastów za dużo na razie nie ma. Są w fazie siewek. Tutaj mamy pole, na którym robiliśmy bezorkę gruberem. Wcześniej na polu był poplon z faceli, żotwi, grochu i gorczycy. Wiosną nie było to ruszane do samego końca. Nie było ruszane do samego końca, glifosat, 3 dni uprawa i siew. I wschody tych chwastów są
na dobrym poziomie, no. Nie ma ich jak na razie, także nie będzie problem, żeby to zwalczać. Będziemy mogli zrobić jakieś może nawet mniejsze dawki, tak żeby to zabezpieczyć. Jest to pole, na którym było najsusze, jest to pole takie też specyficzne. Duża część taka sapowata. I tutaj te schody były... Chodziłem przedwczoraj, to najmniej było tych schodów. Pójdziemy na pole tam robione orkowo, gdzie będzie akurat najlepiej. Rok zapowiada się jak na razie ciężko. Dzisiaj jest trochę lepszy humor, tak jak wam mówię, bo popadało w końcu. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Na razie nie ma co prognozować, czy będzie dobrze, czy będzie źle. Pogoda wszystko zweryfikuje. Niestety nasz interes, nasz warsztat pracy znajduje się pod chmurką i my jako rolnicy możemy zrobić wszystko najlepiej, ale jeżeli pogoda nam w tym nie dopisze, to najlepsze zabiegi, najlepsza agrotechnika nie pomogą. I tutaj ten czynnik często determinujący sukces całości naszej agrotechniki to właśnie pogoda. Dlatego ten zawód rolnika jest tak trudny i rolnik najczęściej, najbardziej dostaje po dupie. Dużo osób nie potrafi tego zrozumieć, bo rolnik ma dopłaty, bo rolnik jest susza, to dostaje z państwa, bo jest za mokro, bo jest za sucho i rolnikowi nigdy nie dogodzi. Tyle, że rolnik inwestuje swoje pieniądze na każdy hektar po kilka, przy warzywach po kilkanaście, czasami tysięcy. Nie ma pewności, czy cokolwiek z tego zbierze. Jak zbierze, czy to sprzeda. Rynek jest tak dziwny, że gdy idziemy do sklepu, nie powiemy pani, że za dany produkt chcemy zapłacić 3,20 i więcej nie dajemy, a rolnik niestety musi przystąpić na taką cenę, jaką oferuje rynek. I czy to będzie za pszenicę 600 zł, bo będzie duża podaż na rynku, czy 1000 zł, on musi to sprzedać. I nieważne, czy miał fajny plon i ta opłacalność i tak przy tej niższej cenie jest dobra, czy miał słaby plon, bo akurat w jego rejonie wystąpiła susza. Okazuje się, że brakło na koszty, które poniósł w danym roku na swoim polu. No ale co? Myślę, że jeżeli ktoś jest rolnikiem, to robi to z tego względu, bo lubi to robić, kocha to robić, bo żeby być rolnikiem, trzeba mieć naprawdę stalowe nerwy i dużą cierpliwość. Tutaj pole pszenicy, gdzie słabsza gleba, niestety, ale pszenica nam przysiadła. Na to nic nie zrobimy. Jesteśmy przed zabiegiem T2. Jeszcze nie postanowiłem do końca, co będę robił, aczkolwiek najprawdopodobniej to będzie azotystrobina z epoksykonazolem. Zostało mi akurat z tamtego roku trochę tego czystego epoksykonazolu, bo niestety w tym roku dostępu do czystego epoksykonazolu już nie mamy. Tak jak widzicie na pszenicy, o, tutaj mamy wilejkę, mamy dołek. Wygląda naprawdę dość dobrze. Jak na razie trzyma się, jeżeli chodzi o choroby. Taka rzecz, która w tym roku dominuje na polach teraz, przy T2, przy pszenicach, szczególnie na przykład przy Arkadii, to zauważyłem dość dużą presję DTR-ki. Na DTR-kę dość fajnie zapobiegawczo działają właśnie strobiluryny, wyniszczająco i interwencyjnie triazole, także zawsze warto, jeżeli wybieramy, no oczywiście karboksyamidy swoją drogą, bo to jest taka grupa, która sobie z większością chorób w tej chwili radzi na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Czyli jeżeli chcemy robić dość fajny zabieg, dobry zabieg na tę dwójkę, to na pewno strobiluryna i na pewno z jakimś triazolem. Czy to tebukonazol, czy cyprokonazol, czy też metkonazol.
każda z tych rozwiązań będzie dość dobre. Jeżeli będziemy chcieli się zabezpieczyć jeszcze dodatkowo, a myślę, że też warto, bo na początku mieliśmy dość wysoką presję, teraz ta wilgotność znowu jest, się utrzymuje w łanie i możemy mieć kolejne infekcje, jeżeli chodzi o septoriozę. I taką substancją, która sobie dość fajnie radzi i którą możemy dołożyć solo do takiego zabiegu, gdzie na przykład robimy azoksystrobinę, tebukonazol, o tu gdzie mokrzej, już jaki fajny liść, tam gdzie robimy azoksystrobinę, tebukonazol, możemy sobie jeszcze dorzucić około 500 gram chlorotalonilu, który też świetnie zabezpieczy, nie wyniszczy, ale jeżeli tej presji nie ma, a chcemy się zabezpieczyć dobrze, właśnie przed tą septoriozą, a myślę, że też kolejne infekcje mogą wystąpić, to warto ten chlorotalonil dołożyć do naszego zabiegu. Widzicie tutaj górka, pole gołe, ale są wschody faceli kolejnej. I nawet trochę tego jest i teraz powinna jeszcze reszta powychodzić, ale na to nic nie poradzimy. Facelia przy normalnym przebiegu pogody powinna już na całości wyglądać tak jak tutaj. Czyli już fajna pierzynka, pole zakryte. Ale niestety jest jak jest. Nie wiem, czy mi się uda pokazać. Pomiędzy facelią trawka, jest wsiewka. Jak się okazało, tej wsiewki nie będę mógł zostawić. Jestem w programie rolno-środowiskowym i się okazało, że na tej działce nie mam zrobionej praktyki dodatkowej, jeżeli chodzi o poplon. I będziemy musieli siać tutaj poplon i trawę mimo wsiewki zlikwidować. Niestety taki urok tego programu. Coś za coś, dodatkowe pieniądze, no ale zasad trzeba się trzymać. Pokażę Wam jeszcze właśnie na faceli jedną rzecz, która w tym roku jest dość znacząco widoczna, po prostu widoczna gołym okiem. Myślę, że na kamerce też będzie dość fajnie widać. Tutaj jesteśmy na polu, gdzie była robiona bezorka. Było żyto, pożycie było przegruborowane, poschodziło trochę samosiewów, poszło wapno 3 tony, poszła rzodkiew oloista w ilości 15 kg na hektar, wyrosła rzodkiew na jakieś 1,5 metra spokojnie. Miałem problem, żeby to jakkolwiek przemieszać. Szedł wał z przodu, przygniatał i lekko gruberem i taka poduszka została na zimę. Potem wczesną wiosną gruber, uprawa i siew. A obok mamy pole i to pole, no po prostu obok było pole kukurydzy. Ale teraz poleciałem. Po prostu mamy pole kukurydzy. Obok na kolejnej działce, która łączy się właśnie z tą, gdzie mieliśmy rzodkiew, chciałem w tym samym terminie przejazd obok przejazdu. Tyle, że tam była technologia orkowa, była kukurydza na ziarno. Kukurydzy były używane takich herbicydy, które nie powinny pozostawiać zaległości jakichś. I nie wiem właśnie do końca, czy to będzie zasługa tych środków i pozostałości, czy taki efekt tej uprawy bezorkowej i tego, że ta ziemia tutaj była tak od początku na wiosnę tak fajnie napowietrzona i te wschody były dzięki temu lepsze i rozwój tych roślin szybszy. Może nawet się to zaraz zobaczycie, nie wiem, czy zobaczycie, o, po prawo kukurydza, po lewo rzodkiew bez orka. Myślę, że różnica jest widoczna i na kamerce też to będzie widać. Co prawda nie jest to i złota facelia, też powschodziła, tyle że w rozwoju jest jakieś 5-7 dni spokojnie do tyłu. Albo trzymają ten oprysk, albo po prostu technologia uprawy wpłynęła na to, że ten rozwój jest troszkę wolniejszy. Dobra. Ja wyłączam, idę do domu, wsiadam do samochodu i przyjadę się z Wami jeszcze szybko na torę i pokażę Wam plantację trawy nasiennej,
I to jest taka największa moja bolączka w tym roku, ta trawa nasienna została najbardziej po dupie i sam do końca nie wiedziałem, co z nią robić. Może te opady ją trochę podratują, bo gdyby nie ten deszcz, to pewnie bym to likwidował albo bym to już ściął teraz nasiano, bo większych szans na dobry plon niestety nie ma. Zobaczymy, jak to dzisiaj po tym deszczyku się płynęło, jak to wygląda. Widzicie, znowu glinka i znowu to samo. Czyli puste place. Na 8,5 hektarze, 8,5 hektarach, które mam zasiane, myślę, że około 20-30% glinek mamy. No ale nic nie porodzimy. Ważne, że nareszcie jest, powschodziła i wygląda dość dobrze. Dobra. Jesteśmy na trawie, jesteśmy na rzepaku. Wejdziemy w ten rzepak. Pojedziemy do domu chwilę i się przebierzemy i będzie spokój, ale też chcę zobaczyć, jak to w środku wygląda. No zobaczcie sobie trawkę. Ona jest, ale ledwo co zipie. Są już takie place tam dalej, to tej trawy prawie że nie ma. No, tak jak tutaj teraz może dostała wodę, się trochę to zagęści. Gdzie lepsza gleba? Jest nie najgorzej, gdzie gorsza gleba, jest kaplica. A jest to trawa, która powinna sobie w takich najgorszych warunkach radzić dość fajnie, no ale na tak ekstremalną suszę chyba nie ma odmiany, nie ma gatunku, która by sobie bez uszczerbku na plonie poradziła. Zobaczymy, jak to będzie. Rzepak atora, atora miejscami naprawdę dość wysoka. Na pełnym podniesieniu belki pryskałem na opadanie na płatek. Też już końcówka kwitnienia. I po tym kwitnieniu nam pokazuje, że tym łuszczyn nie będzie za dużo. Jedyne, czym się łudzę i próbuję się pocieszać, aczkolwiek może nie łudzę, może rzeczywiście tak będzie, to, że tych łuszczyn może nie będzie aż tak dużo, ale teraz te opady, które może będą, spowodują, że masa tysiąca nasion będzie wyższa i tym nadrobimy ten plon, że stronki będą dobrze wypełnione. O, tutaj ursus pogniot. O kurde, nawet tu błoto się zrobiło. Stronki będą dobrze wypełnione i tym nam nadrobi ten rzepak nasz plon. Oby tak było, oby to nie były tylko moje życzenia. Oby dalej podało, ale rolnik do samego końca się będzie łudził, będzie chciał, żeby to dobrze wyszło. Atora. O kurde, jak mokro. Tragedia. Uuu, zimno. Tutaj na razie idziemy. Na początku mam słabszą glebę. Mamy okolice piątki. I zaraz dojdziemy do czwórki. Zobaczycie sobie, już teraz zaczynamy wchodzić w trochę lepszą glebę. Ojeju, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Chyba wyjmę telefon z kieszeni, wiecie, bo nie jest wodoodporny. Zaraz będziemy spadać w bok, bo nie przejdę całego tego rzepaku. Jak widzicie, to tak samo jak przy ilonie końcówka kwitnienia, tyle że atora zaczęła kwitnąć wcześniej i to kwitnienie jest dłuższe. Zobaczcie sobie, ja mam 1,70 m i największe sztuki, ja mam 1,74 m dokładnie, czyli największe sztuki mają około 1,70 m, także wyrosły dość fajnie. I tu ten pokrój jest dużo, dużo lepszy według mnie. I hybryda w tych warunkach, czy to hybryda, czy może akurat też ta odmiana atora, poradziła sobie dużo, dużo lepiej niż ilona populacyjna. I dlatego w przyszłym roku tylko i wyłącznie hybrydy. Wrócę może trochę do pioniera, kiedyś to też chciałem, fajnie się sprawdzało. Też coś z rapula, no zobaczymy jeszcze do decyzji. O, tutaj to już ciężko przejść i tu rzepak jest naprawdę konkretny. Te opady spowodują, że powinniśmy akurat na tym kawałku nie narzekać na plonowanie, ale jak będzie, to zobaczymy. Na razie to jest cały czas wyróżnienie z fusów. Człowiek widzi się, cieszy i chciałby, żeby było jak najlepiej, ale jak będzie, to kombajn pokaże. Ale tutaj ten rzepak i tak mnie jeszcze
O, trochę tutaj w dwie strony jeździliśmy, w jedną i w drugą Ursusem i trochę tego nagnietliśmy. Ale zobaczcie sobie tutaj. Ścieżek prawie nie widać, zarosły, czyli tak jak być powinno. I tych rozgałęzień, tych wszystkich bocznych, tego wszystkiego mamy dość sporo. Może mi się uda wyrwać jakąś jedną roślinę albo ją po prostu złamać. O. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 12 rozgałęzień, czyli przy ilonie było 8 bądź 9, czyli 3-4 rozgałęzienia więcej, a to jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj tak samo robiłem ten sam zabieg, czyli 0,8 prochlorac, 0,8 azoksystrobina. Był robiony dość późno, także myślę, że już poprawki żadnej robić nie będziemy, szczególnie w kierunku pryszczarka i chowacza podobnika. Jak pryskałem w tą chyba jedną beczkę w środę, drugą w czwartek, bądź środa, piątek, to powiem wam, że pryszczarka przed belką unosiły się setki. Było tak duże nasilenie, że ja się nie spodziewałem, bo tego pryszczarka... O, tutaj mam trochę słabszą glebę, już rzepak o wiele niższy. Pryszczarka było od cholery. Także myślę, że ten zabieg zrobiony dość późno Proteusem, powinien nam to utrzymać. Miejmy taką nadzieję. Gdyby te opady były lepsze, to tutaj, tak jak był ten filmik, że takiego rzepaku jeszcze nie miałem, to mógłby być rekord. O, tutaj w trawie mamy takie place, tak jak tutaj na przykład, gdzie wszystko wyschło. Ojeju, jak mokro w butach. Tak jak tutaj jeszcze, gdzie troszkę lepszej gleby. Może coś z tego jeszcze wyciągniemy. Zobaczymy jutro, bo jeżeli na środę, czwartek będą te opady, takie są prognozowane, około tych 40 litrów w dniach, bo tak jest prognozowane, i we wtorek wieczorem jeszcze te prognozy będą, to może w środę rano przed opadami, bądź w których wieczorem jeszcze dosypiemy tutaj ze stówkę saletry, żeby to trochę bujnąć. Poszło tutaj razem około stówki azotu, wszystko w RSM-ie. Ta druga dawka dopiero myślę, że teraz będzie powoli zaczynać działać, bo została rozlana około 2 tygodnie temu i około teraz po tych dwóch opadach 15 litrów temu. Także myślę, że dopiero teraz gdzieś tam powoli dotarła do systemu korzeniowego i powoli będzie pobierana. Witam was ponownie. Mamy dzisiaj piątek. Miałem wam dograć to w poniedziałek, ale tak cały tydzień szybko przeminął, cały czas coś, że nie było czasu, żeby tutaj wejść i chwilę nagrać. Krótki komunikat, krótka informacja, tak naprawdę pytanie do was. Czy chcielibyście zobaczyć tutaj, jak nagram wam, pokażę wam taką małą prezentację kombajnu? W przyszłym tygodniu będziemy robili przezbrojenie z kukurydzy na zboże i wtedy byłaby taka okazja, gdzie wyjadę tym kombajnem i będzie można coś o nim powiedzieć. Co prawda, ja nie jestem fachowcem i myślę, że jakichś informacji takich specjalistycznych, technicznych wam nie przekażę, ale jakieś podstawowe rzeczy i taki ogląd kombajnu dookoła myślę, że jestem w stanie wam pokazać. Boże, jak dawno tutaj nie byłem. Jak w październiku skończyliśmy żniwa na początku, tak praktycznie tu nie siedziałem chyba. Kombajn z 2011 roku, poprzednik teraz modelu produkowanego 6275, który chociażby ma Szoko. Ja mam go dopiero pierwszy sezon, w tamtym roku kupiłem go na kukurydzę, zrobiłem około chyba 150, może nawet trochę ponad, bo nie wszystko było liczone, jeżeli chodzi o hektary. I teraz będziemy szykować się do zboża. Jeżeli byście chcieli, to pokażę wam, jak ten kombajn wygląda, jakie ma rozwiązania, a niektóre rozwiązania ma naprawdę fajne, czym wyróżnia się na tle konkurencji. I co ważne, jest dość prostym kombajnem. A przy tych gabarytach, przy tak dużym kombajnie często już jest
tak dużo elektroniki, tak dużo wszystkich takich elektrozaworów, rzeczy, które mogą się psuć. A tutaj mamy jeszcze tego sporo mniej i mimo tego, że to jest dość duży kombajn, prawie 300 koni, 6 wytrząsaczy, to jest to kombajn dość prosty według mnie. No dla mnie może nie jest prosty, ale jest dość prostym, fajnym kombajnem. Zobaczymy, jak się sprawdzi w żniwa, w kukurydzy wydajność była naprawdę bardzo, bardzo fajna. Dzisiaj mamy piątek. W poniedziałek, kiedy nagrywałem pierwszą część vloga, spadło 7 litrów, byłem zadowolony. Teraz dopadało około 20 kolejnych litrów, czyli w maju mamy już 35, no w przybliżeniu 35 litrów. Także myślę, że taki dość fajny opad, przemiąkło nam dość głęboko. Teraz temperatura drugi dzień, wczoraj pierwszy dzień, dzisiaj drugi dzień podskoczyła i mamy już około 20 stopni. Idealne warunki do rozwoju roślin, ale idealne warunki dla rozwoju grzybów. Myślę, że przyszły tydzień to będzie tydzień te dwójki oraz poprawek w rzepaku. W rzepaku, gdzie tam ktoś zrobił zabieg bardzo wcześnie, była tylko na przykład strobiluryna. Myślę, że warto dodać jakąś substancję wyniszczającą. Najlepiej, żeby był to chociażby prochloraz bądź jakieś triazole, czy to difenokonazol, czy tebukonazol, bo teraz warunki do infekcji tej zgnilizny twardzikowej były idealne, są idealne i myślę, że te infekcje nastąpią, tym bardziej, że były sygnalizacje, że tych zarodników jest bardzo dużo i te infekcje mogą być dość intensywne. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć, bo jeżeli nie chcielibyście, to nie będę tego nagrywał, nie ma sensu, będziemy nagrywać tylko vlogi z pola. Dobra, to by było na tyle. Ja jadę w teren. Dzisiaj piątek i ostatni dzień, nie ostatni, no jeszcze jutro będziemy mieli może trochę wożenia, ale dzisiaj chcę jak najwięcej się uwinąć, tych zamówień porozwozić, żeby jutro mieć trochę więcej czasu wolnego. Dobra, to na razie. Cześć, trzymajcie się.